Hej kochani, tutaj Sylwia. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z uroczymi smokami Safiras oraz dziewczynami z Equestria Girl. O, cześć Rainbowdash. A ty co tutaj tak stoisz na korytarzu? Nie idziesz do sali na lekcję? Za parę minut jest dzwonek. No co ty, czekasz na kogoś czy co? A, pewnie zadania domowego nie zrobiłaś. O, siemka Pinkie Pie. Słuchaj, no mam misję. Stoję tutaj na czatach. Mówisz co? Applejack poszła do biblioteki, do działu ksiąg zakazanych. No i powiedziała, że coś przyniesie i poczytamy to razem. No co ty? Dział ksiąg zakazanych? Wiesz, my nie możemy tam wchodzić. Ojejku, książki o jakiejś magii, o potworach, o wampirach. Nie, nie, to nie jest dla mnie. A poza tym, ojejku, spójrz, Applejack idzie, ale ogromną księgę ze sobą niesie. Już jestem, dziewczyny. O, Pinkie Pie, ty też tutaj? O, tylko pamiętaj, nikomu ani słowa. Słuchajcie, wzięłam tę księgę, wydawała mi się najlepsza. Taka słodka, różowa, o przepięknych smokach. Wow, ty to jesteś szalona. Przytachałaś taką wielką, starą księgę. Safiras. Ciekawe, co to takiego. Słuchajcie, dziewczyny, musimy jak najszybciej otworzyć tę książkę. Dobra, stara księga, ale tutaj jest jakieś zabezpieczenie. Nie da rady otworzyć tej księgi. A, to chyba był zły pomysł. Poczekajcie, dziewczyny, no spokojnie, nie szarpcie tak, bo później ktoś zauważy, że ktoś próbował otworzyć tę księgę. Ja uważam, że tutaj ten przycisk nam pomoże w otwarciu. Uwaga, naciskam go! Jest! Kłódka się otworzyła. Otwórzmy tę księgę. Wow! Pierwsza strona, a tutaj takie piękne zdjęcia. O, ale to nie są z naszego świata. To są jakieś odległe krainy. A dalej? Wow, tutaj chyba jakaś lodowa kraina, a tutaj wielki zamek. No i na końcu? Wow, jakieś miasto w chmurach. A tutaj? Ej, dziewczyny, tutaj są jakieś skarby! No niewiarygodne! Ciekawe, czy ktoś wie, że tutaj są schowane jakieś klejnoty, stara skrzynia, muszla. Ojejku, ja to szybko wyciągam i sprawdzę, co to takiego. Dziewczyny, spójrzcie na to, jesteśmy bogate. Mam tutaj mnóstwo klejnotów, a w tej muszli też jest niebieski klejnocik. Wow, co my teraz z tym zrobimy? No, jak co my z tym zrobimy? Odłożymy na miejsce i książkę oddamy z powrotem do biblioteki. I to tak po cichu, z tyłu do tego działu ksiąg zakazanych. Ja to zrobię, więc odłóż szybko te klejnoty. Ej, no nie ma mowy, znalazłyśmy taki skarb, no to chyba nam się coś teraz od tego należy, prawda? A nie, tak z powrotem to schować i nie wiadomo, czy za 100, czy za 200 lat ktoś to ponownie znajdzie. Ej, słuchajcie, chyba Applejack ma rację, ta księga zaczyna się jakoś tak dziwnie ruszać, jakby ktoś miał z niej zaraz wyskoczyć. Halo, halo! Ktoś śmie zakłócać sen starego smoka Alberta. Proszę mi się tutaj zaraz przyznać. No i się teraz doigrałyśmy, która pójdzie z nim porozmawiać. Nie wiadomo, czy on dobrze słyszy i dobrze widzi. To jest naprawdę stary smok. No dobra, to ja pójdę z nim porozmawiać w końcu. No to ja przyniosłam tę wielką księgę. Wy,
Witaj, wielki, stary smoku. O, wyglądasz mi na bardzo mądrego. Powiem ci szczerze, że to ja przyniosłam tę księgę, która chyba należy do ciebie, prawda? I przepraszamy, że cię obudziłyśmy. O, tak naprawdę to się nie gniewam. W końcu po 300 latach mogę wyprostować swoje skrzydełka i rączki, i nóżki, i nawet się cieszę, że mnie obudziłyście. Dziewczyny, słyszycie? On jest spoko, luz. Na pewno jeszcze pozwoli nam zabrać te klejnoty ze sobą. O, nie, nie, moja droga. Te klejnoty należą do mnie. Strzegę ich tutaj. Są zamknięte w tej księdze, tak jak ja. I nie mogę ich ci oddać, gdyż posiadają magiczną moc. Mama, magiczną moc? Wow! A powiedz nam coś więcej o tych klejnotach. Tak, tak, o klejnotach, no i troszeczkę o sobie. A później obiecujemy, zamkniemy cię ponownie w tej księdze i odłożymy na półkę, żebyś mógł spokojnie spać przez resztę 200 lat. No dobrze. Ależ jesteście ciekawskie, no to usiądźcie wygodnie, a ja wam szybciutko w kilku zdaniach powiem, co to za klejnoty i skąd pochodzę. I powiem wam szczerze, że jestem bardzo zmęczony. O, widzę, że siedzicie wygodnie, to posłuchajcie. Ja pochodzę z magicznej krainy, gdzie żyją cztery zabawne rodziny smoków. Ja jestem najstarszy, reszta smoków jest o wiele młodszych ode mnie. O, cztery rodziny? No to naprawdę musi być was sporo. O tak, tak. Jest nas mnóstwo, a każda z rodzin reprezentuje inny żywioł. Powietrza, ognia, ziemi, no i wody. No i każdy mieszka w innej części naszej krainy. Jeszcze każdy ze smoków posiada taki oto magiczny kryształ, jaki tutaj się znajduje w tej księdze, który nadaje mu magiczne moce. Ojejku! Ale jestem już zmęczony. Dobra, dziewczyny, słuchajcie, chyba już wszystko wiemy. Mamy do czynienia z prawdziwym smokiem i to najstarszym z najstarszych. I myślę, że już teraz możemy dać mu odpocząć. Niech wejdzie sobie do księgi i ponownie zaśnie na 100 lat, a wówczas ktoś inny otworzy tę księgę i dowie się o słodkich smokach Safiraz. Och, moja kochana, jestem naprawdę zmęczony, ale lubię tutaj spać w tej księdze. Ale obiecaj mi, że odłożysz mnie na tę samą półeczkę. No to odkładamy te klejnoty do środka. Niech czekają na inne smoki. A naszego smoka odkładamy tutaj. Ojejku, on chyba już chrapie i śpi na dobre. No i zamykamy naszą księgę. No i koniec spotkania ze smokiem. A, ja to żałuję, że nie zabrałam takiego jednego kryształu. A, na pewno by się nawet nie zorientował. No dobra, przestań już marudzić. Muszę oddać tę księgę. A ty to się ciesz, że się dowiedziałaś o smokach Safiraz. Dobra, Applejack, biegnij do tej biblioteki. My tutaj na ciebie poczekamy. Super, minęła cała lekcja. Ciekawe, jak się wytłumaczymy pani. No okej, to już pędzę, a księgę odłożę w to samo miejsce. Hej kochani, podobała wam się opowieść Smoka Alberta? Jeśli tak, to kciuk do góry i subskrybujcie mój kanał, a na dole napiszcie w komentarzu, czy wy macie jakieś smoki w swojej kolekcji. Do usłyszenia następnym razem i pa pa, pozdrawiam was!